Witamy Państwa w to wigilijne południe. Witamy przede wszystkim wszystkie dzieci. Bardzo prosimy dzieci, nie przeszkadzajcie rodzicom, nie przeszkadzajcie mamom, które w tej chwili robią ostatnie przygotowania do wigilii. I zajmijcie się przyglądaniem tym dzieciom, które przyszły do naszego studia, ażeby wylosować milion na gwiazdkę. Milion na gwiazdkę, który niektórzy szczęśliwcy dzisiaj jeszcze powinni w postaci prezentów zobaczyć. A jakie to było z tymi prezentami, opowie Ula. Będzie to dokładnie pięcioro szczęśliwców. Tu mamy skrzynię, która przez kilka ostatnich dni sobie stała w Kidilandzie. Reguły gry były następujące. Każde z dzieci, które chciało, pisało list do świętego Mikołaja, wypisywało całą listę zabawek, które opiewały na sumę miliona złotych. Wrzucało list do tej skrzyni i teraz wylosujemy pięciu szczęśliwców, którzy dostaną swoje wymarzone zabawki. Wylosujemy. Oczywiście my wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj do większości warszawskich dzieci przyjdzie Mikołaj, prawdziwy, cudowny. Ja osobiście ciągle wierzę, że to nie jest Mikołaj, że to jest aniołek. Tak mnie nauczyli, że przed wigilijnym posiłkiem należy na moment zamknąć drzwi do pokoju wigilijnego, otworzyć okna i wtedy ten aniołek wleci i da to, co najcudowniejszego. Ale tym razem będzie coś jeszcze bardziej cudownego. Otóż pojawili się ludzie, żywi, fizyczni ludzie, którzy sprzedają w zasadzie zabawki, a tym razem postanowili zabawki podarować. I tych zabawek właśnie będzie dla pięciorka dzieci. Co to za ludzie? Sklep Kidiland prowadzony jest przez państwa Turelów. Z nami jest pani Jola Turel, która będzie nadzorowała całe losowanie. No tak, proszę państwa, przystępujemy już do losowania. Są dzieci, przedstawiam, jest Piotruś, dwóch Piotrusiów, drugi Piotruś, jest Kamilka, jest Krzyś, przyszedł Łukasz, jest Mikołaj, są listy i bardzo proszę teraz Ulę, żeby przystąpiła od największego może dziecka. Zawiążemy dziecku oczy, maszyna losująca została puszczona w ruch, plomby zostały sprawdzone, Mikołaj rozplombowuje wspaniałą skrzynkę, która była przez kilka dni wystawiona na Placu Konstytucji. No i oglądamy listy. Oglądamy listy, sprawdzamy. Sprawdzamy. Łukasz ma już zawiązane oczy. Oj, spada mu opaska. Mikołaju, Mikołaju, pospiesz się, mamy pięć listów do wyciągnięcia. Czy mam ci pomóc, Mikołaju? Napięcie rośnie. Napięcie rośnie. A ile tych listów się tam pojawiło? Bardzo jesteśmy ciekawi. Widać było mocno zapieczętowane. No, pokazujemy w tej chwili do kamery, pokazujemy listy, że są, że nie ma tutaj żadnego fałszowania. Pokazujemy, proszę nam to wyraźnie pokazać. Oj, niewyraźnie, nic nie widzimy, chcemy widzieć to dokładnie. O, są listy i teraz prosimy, podsuń Mikołaju, podsuń to Łukaszowi. I Łukasz. Łukasz, czego szukasz? Wyciągnął list. Jest. Proszę mi go podać. Ula. I można mu już rozwiązać. Bierz się do pracy, do następnego dziecka losującego, a ja tymczasem do świętego Mikołaja. Justynka Leśkiewicz, 02. 767, Warszawa, ulica Łukowa 1, mieszkania 50. Ja się teraz zastanawiam, czy ten intymny list możemy przeczytać. Powinniśmy. Ale chyba powinniśmy. Odpieczętowuję kolegialnie. Mikołaju, czy możesz mi pożyczyć scyzoryka? Dziękuję. Ojca go otworzę. Własnego. O, własnego zresztą. Czy już jesteśmy przygotowani do następnego losowania? Jesteśmy. Czytam. Kochany Mikołaju, mam 7 lat i chodzę do klasy pierwszej B w szkole podstawowej numer 107 w Warszawie. Bardzo chciałabym dostać od ciebie, drogi Mikołaju, składany domek dla Barbie. Niestety moich rodziców nie stać na taki domek, więc może ty, kochany Mikołaju, spełnisz moje marzenia. Czekam na ciebie, Justynka.
Wspaniale. Do rąk własnych pani Jolanty. Jest głęboko tam. Sięgną. Następny. Jeden list. Już pomieszane. Tak? Przekazujemy. Proszę teraz ostrożnie włożyć list razem z adresem. I może tymczasem pani Jola nam powie, co Justynka i inni mają teraz zrobić. Justynka i wszyscy dzieci, które dziś wylosują tutaj nagrody, muszę się zgłosić albo dziś do godziny 14 do Kidilandu na Plac Konstytucji 5, a jeżeli już dziś będzie to niemożliwe, to serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w poniedziałek. Powtarzam, na Placu Konstytucji 5 w Kidilandzie będą czekać na was nagrody. A ja czytam następnego szczęśliwca, tu na kopercie mam napisane tylko do świętego Mikołaja. Ulu, przeczytaj. Drogi święty Mikołaju, mam na imię Sylwia. Bardzo cię proszę o lalkę Barbie i domek dla niej. Dziękuję, Sylwia. Sylwia z ulicy Ziemowita 34. Wspaniale. Kamilka wylosowała już kolejną nagrodę. Nie wiem, czy to było widać. Pospieszyło się dziecko. I co my tu mamy? Konkurs świąteczny, warunki uczestnictwa. Tomasz Butkiewicz. Czy to jest to samo? Przyznam, że nie do końca to rozumiem, bo to jest wypełniony jakiś kupon konkursowy. Czy to jest konkurs świąteczny Lego? Mhm. Nie znam tego kuponu, ale może po prostu tutaj Tomasz nam sugeruje, że jego marzeniem jest otrzymać nagrodę Lego. Że jest otrzymać nagrodę Lego, rozumiem, bo dla mnie to było niejasne. Pokażmy, żeby było jasne, co ja tutaj odkryłem. Tak wyglądał od Tomasza Butkiewicza. 9 lat, Warszawa, 00611, Filtrowa 9, mieszkania 18, telefon 25, 79, 30. Tak wygląda ten kupon, przekazuję pani Joli. Mamy już ile listów wylosowanych? Już mamy 3. Już mamy 3. I teraz kto? Krzyś, tak? Dobrze pamiętam? I Dajna. Dobrze, to może Uli? To jest nieduży list, zielony. Kolor zielony jest kolorem nadziei i spełniła się ta nadzieja. Święty Mikołaju, bardzo bym chciał dostać Nintendo. Ja nie wiem, co to jest. Nintendo. Ach, Nintendo. Byłoby bardzo fajnie, jakbyś mnie wylosował. Michał Goldblatt z ulicy Stalowej w Warszawie. I do rąk własnych pani Joli. Znaczy, w ogóle to już jest. Dzieci są niebywałe. Nintendo. To jest jakaś gra, tak? To jest gra. I co? I ostatnie losowanie. Które dziecko jeszcze nie losowało? No. To może jeszcze raz. To jeszcze raz Krzyś w takim razie, Krzysiu. Zawiążemy ci oczka. Ula. Już, zaraz. Ula, zgubiłaś mikrofon. To nie ja zgubiłam ten mikrofon. To pani Jola zgubiła mikrofon. Już, już, już. Dobrze. Piotr, zaprowadź Krzysia jeszcze raz. I ostatnie losowanie. Krysia, lat 12. Krysia, lat 12. W prezencie od Mikołaja poproszę klocki Lego z numerem nawet, czyli to jakiś konkretny, pewnie bardzo... 6409, żeby to było wyraźnie. Od Krysi Krysia Ćwiertniewska, lat 12, ulica Lokalna 72. No proszę państwa, czyli już mamy wszystkich szczęśliwców wyznaczonych, już wiemy, kto otrzymał wspaniałe prezenty od wspaniałych ludzi, ale jesteśmy przekonani, że najwspanialsze prezenty od wspaniałych duchów otrzymają dzisiaj, jak tylko gwiazdka zapadną, wszystkie warszawskie dzieci. I tego wam, kochane dzieci, życzę, tego również życzę rodzicom, żeby te prezenty dla naszych dzieci były najlepsze. A wy dzieci, czego życzycie? Wesołych świąt wraz z NTW. Życzymy wam. Ile? Tchu! Dziękujemy państwu bardzo i jeszcze raz prosimy przyjąć najlepsze życzenia. Dziękujemy. Świąt. Dziękujemy również sponsorom naszej dzisiejszej imprezy. Hej, kolenda, kolenda.